Prawie milion sztuk narybków wpuszczają co roku do rzek i zbiorników wodnych Sieradzkiego pracownicy Polskiego Związku Wędkarskiego. Kosztuje to ponad 500 000 zł. Tegoroczne zarybianie trwa od kilku tygodni. Teraz przyszedł czas na szczupaki. Miną 2 lata, zanim te 5-centymetrowe maleństwa osiągną dorosłość. Będą przynajmniej 10 razy większe od narybku wpuszczanego do zbiornika retencyjnego Smardzew pod Sieradzem o powierzchni 20 hektarów lustra wody. Zarybiamy szczupakiem narybkiem letnim. Ryba pochodzi od producenta z województwa świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o ilość, to jest około 15 tysięcy sztuk. Dzisiaj Smardzew, próba, rzeka Widawka i Grabia. Warunki sprzyjają. Są najbardziej optymalne, aby wpuścić do wody narybek największego wodnego drapieżnika. Na każdy obwód rybacki istnieje taki dokument o nazwie operat rybacki. I ten operat przewiduje, że mamy zarobić określoną ilością szczupakiem narybkiem letnim, więc to musimy zrobić w tym okresie. Do wody trafia wtedy w Sieradzkiem narybek 15 gatunków ryb słodkowodnych. Od węgorza, karpia i lina po bolenia, brzanę i sandacza. Około 20 ton i oprócz tego gdzieś jakieś około miliona sztuk na rybków letniego i jesiennego. Sezon zarybiania w Sieradzkiem trwa. Za kilka dni kolej na małe sandacze.